Przedyskutujcie to z Bogiem. Jeśli uznacie, że jesteście wystarczająco silni, by obyć się bez płata czołowego, proszę bardzo. Ale nie sugeruję tego. A ludzie mówią, ach, muzyka na mnie nie działa. Ależ tak, czy sobie to uświadamiasz, czy nie, nie zmienia to faktu, że muzyka nas zmienia. Pomóż mi, Panie, zrozumieć, czy w moim życiu nie ma macek, które zmieniają mój charakter, bym nie zaczął Cię nienawidzić. Dzień dobry. Witam Was na drugim spotkaniu z 10 całego seminarium. Ilu z Was planuje przychodzić na pozostałe spotkania dziś i jutro? Chwała Panu. Proszę, zaproście również swoich przyjaciół. Można nas oglądać na całym świecie. Wczoraj emitowano nasz program przez 240 strumieni z tego budynku na cały świat. Chciałbym więc podziękować temu Kościołowi za otwarcie dla nas swoich serc i drzwi, co za błogosławieństwo. Mieliśmy małe problemy techniczne z emisją, byłbym więc wdzięczny za Wasze modlitwy. Ten wykład został zatytułowany Opus – rozpoznanie cech umysłu. Opus to termin muzyczny, a ponieważ to seminarium dotyczy muzyki, posługujemy się terminologią muzyczną. Opus oznacza dzieło twórcze. W szczególności jest to coś na wielką skalę. Arcydzieło. I drodzy, dziś będziemy mówić o mózgu. Bo gdy Bóg stworzył umysł ludzki, z pewnością był to opus. Wspaniałe dzieło. Cudowna praca. Arcydzieło zawarte w naszej małej czaszce. Toczy się o nas kosmiczna wojna. Dwie strony toczą walkę o nasze dusze i wybory. Po naszej jednej stronie jest Bóg, a po drugiej szatan. Obydwaj szarpią z nasze serca. Czasami szatan nas przymusza. Czasami nas zniewala, lecz Bóg nigdy tak nie czyni. Bóg jedynie zabiega o nas i przyciąga nas. Kiedy porównamy ich metody, stwierdzamy, że Bóg chce naszej świadomej miłości i uwielbienia. Szatan chce naszego uwielbienia, świadomego lub nie. Bóg chce, byśmy podjęli decyzję i postanowili Mu służyć. Diabłu jest wszystko jedno, czy wybieramy Go dobrowolnie, wręcz zataja swoje istnienie wobec siebie, nasze umysły były nietknięte i w pełni świadome. Powiecie na to amen? Bo prawda jest taka, że diabeł chce doprowadzić do zwarcia i zaślepienia naszego umysłu. Tak więc Bóg zabiega o nas, obdarza nas w życiu wspaniałymi rzeczami i ludźmi, prawdą. Natomiast diabeł, gdzie tylko może, sieje w naszym życiu spustoszenie. To seminarium nosi tytuł Dylematy muzyki, bo gdy diabeł odwraca naszą uwagę ze ścieżki, którą mamy iść, stwarza dylemat dla chrześcijanina. Bóg pragnie, byśmy podejmowali inteligentne decyzje w oparciu o Jego miłość. Nie chce, byśmy jako roboty robili cokolwiek każe. Chce, by każdy z nas dokonał świadomego wyboru. Chcę wielbić Boga. Chcę za Nim podążać. Nie chce nas nabrać. Pragnie, byśmy podjęli świadomą decyzję i chce, by ta decyzja była oparta na rozumowaniu. Szatan chce, byśmy decydowali w oparciu o emocje, dążyli do szczęścia tak, jak je pojmujemy. Nie ma więc znaczenia, co jest dla nas dobre lub najlepsze. Chcemy czegoś, bo to sprawia, że czujemy się dobrze. Diabeł oferuje nam wiele rzeczy, które rzekomo mają nam dać radość, lecz okazują się puste. Czy ktokolwiek rozumie, o czym mówię? Bóg chce, byśmy wiedzieli, kim jest i co sobą reprezentuje. Dlatego dał nam swoje słowo i natchnione pisma, byśmy mogli się w nich zagłębiać i odkrywać Boży charakter, kim jest Bóg i o co Mu chodzi. Tak więc Bóg mówi, oto ja, poznaj mnie. Jeśli Ci się spodobam, możemy się zaprzyjaźnić.
jeśli potrzebujesz czegoś, co mogę ci dać, co oczywiście dotyczy nas wszystkich, mówi, chodź, porozmawiajmy. I podczas tych spotkań my też będziemy rozmawiać. Zagłębimy się w pismo, w naukę i w natchnione pisma. Nawet rzucimy okiem na przemysł muzyczny i posłuchamy, co oni myślą na swój własny temat. Szatan stara się zamaskować to, kim jest i co reprezentuje. Dlaczego? Bo gdyby wstał i powiedział, hej, jestem diabeł, chcę skraść ci duszę, to jak wielu ludzi by powiedziało, ja się zapisuję. Niektórzy z pewnością powiedzą, dobra, zapisz mnie. I naprawdę tacy są. Ale rzeczywistość jest taka, że diabeł przychodzi w różnorakich przebraniach i podkłada nam nogę. Bitwa toczy się zatem o nasz umysł. O to, kim jesteśmy. Tu chodzi o nasze decyzje, o nasze wybory. Pamiętajcie, są dwie strony, które chcą, byśmy opowiedzieli się po ich stronie. I nie ma sfery pomiędzy. To naprawdę prawdziwa wojna, która toczy się wewnątrz nas. Z jednej strony to człowiek cielesny lub powiedzmy cielesny pies. I ten cielesny pies walczy przeciwko człowiekowi duchowemu, duchowemu psu. Dlaczego przyrównuje się do psów? Bo wielu z nas widziało walki psów. Czy ktoś z was widział gryzące się psy? To naprawdę może człowieka wystraszyć i przyprawić o roztrój nerwowy. Gdybyśmy jako chrześcijanie pojęli, że podobna walka toczy się o nasze dusze pomiędzy Bogiem a szatanem, może przejęlibyśmy się tym trochę bardziej, podobnie jak walką psów. Mam nadzieję, że pod koniec tego seminarium stwierdzicie z niepokojem, och, może rzeczywiście toczy się wojna o moje życie. Ale przechodząc do meritum, zwycięży ten pies, który dostanie jeść. Innymi słowy, mówiąc o sprawach ducha, kiedy karmimy człowieka cielesnego, czyli robimy cokolwiek, co stymuluje ciało, oglądamy byle jakie filmy, albo słuchamy złej muzyki, pijemy alkohol lub cokolwiek, co pobudza świeckość i cielesnego człowieka. Jeśli wciąż karmimy cielesnego człowieka, to nie tylko te rzeczy, to też miłość do pieniędzy, materializm. Kiedy więc karmimy cielesnego psa, de facto dajemy mu władzę, by zwalczał psa duchowego. Logiczne? Ale chwała Bogu, działa to też odwrotnie. Którykolwiek dostaje jeść, ten wygrywa walkę. Jeśli więc karmimy duchowego człowieka, czy psa wspaniałym pokarmem, Słowem Bożym, Duchem Proroctwa, społecznością z innymi wierzącymi, słuchaniem pięknej muzyki, oglądaniem programów wzmacniających duszę, wtedy odżywiamy duchowego psa, a ten zwycięża w walce. Rzeczywistość jest taka, że istnieje człowiek duchowy i cielesny. Zanim się w to wgłębimy, pozwólcie, że zacytuję apostoła Pawła. Odnosi się do tej walki w liście do Rzymian, 7 rozdziale, 18-19 wierszu. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim. Nie mieszka co? Dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę. Chcę służyć Bogu i o tym myślę. Taki mam zamiar. Służyć Bogu. Ale wykonania tego, co dobre, brak. Czy ktoś z was też tak ma? Ja owszem, doskonale rozumiem tę myśl. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę. Innymi słowy, wiem, co powinienem robić, co mam czynić jako chrześcijanin. I chcę to przezwyciężyć. Ale tego nie robię. Tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Widzicie? Paweł mówi tu o istniejącej walce wewnętrznej. Po jednej stronie ciało, po drugiej duch. Cielesny pies, duchowy pies. Cielesny człowiek, duchowy człowiek. Widzicie, w ogrodzie Eden zdarzyło się coś o wielkim znaczeniu. Coś, co sięgało głębi istoty. Tak naprawdę wielu chrześcijan nie chce tego dostrzec. O tak, Adam i Ewa zgrzeszyli. Ewa została zwiedziona, a Adam wybrał. Ale faktem jest, że grzech znaczył znacznie więcej niż sam akt i nieposłuszeństwo Bogu. Grzech dotknął głębi ich istoty, bo kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni, powiedzmy ich ludzkie instrumentarium było wypełnione Bożym wpływem, dlatego mieli świętą naturę. Mieszkał w nich Chrystus. Czy jest to logiczne? Mieli więc świętą naturę. Kiedy jako ludzka rasa wybraliśmy grzech
i prababcia z pradziadkiem podjęli taką decyzję, kiedy tak wybrali, tym samym utracili swoją świętość i zostali wydani na pastwę cielesnego człowieka. A zatem Bóg próbuje przywrócić nas do stanu, kiedy będziemy chcieli otworzyć się na Ducha Świętego i zostać wypełnionymi Chrystusem, by żył w nas i objawiał się przez nas. Dlatego znowu możemy mieć udział w boskiej naturze. Co więc się stanie, jeśli będziemy słuchać, oglądać i zajmować się rzeczami, które wzmacniają cielesnego człowieka? Czy myślicie, że to nam pomoże w otwarciu się na boski wpływ? Nie. To jest wojna. Prawdziwa wojna. Drugi list do Koryntian, 3:18 stwierdza: my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Mówi zatem, przyjmijmy, że stawiamy tu podium, że jeśli spędzamy czas z Bogiem, nasz charakter przekształca się na Boży. Czy to jest tu napisane? Ależ tak. Przeczytam ten tekst ponownie, ale po małej modyfikacji. Tak, trochę pomajstrowałem przy Słowie Bożym, nie wyrzucajcie mnie za to. Oto dlaczego to zrobiłem. Czasami, gdy czytam Słowo Boże, widzę jego podwójne zastosowanie. Na przykład, kiedy mówi, że przez patrzenie na Boży charakter, mój charakter może się zmienić. Myślę, że przeciwieństwo musi być również prawdziwe. Że jeśli patrzę na świat i szatana, staję się taki jak on. Przepisałem więc ten werset w negatywie. Przeczytajmy. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając grzeszność świata, zostajemy zniekształceni w tę samą szpetotę, z kalectwa w kalectwo, jak to sprawia szatan, który jest duchem. Ten sam tekst, zapisany w negatywie. Jeśli więc spoglądamy na Boga, stajemy się tacy jak on. Patrzymy na diabła i świat i nasz charakter zmienia się na ich podobieństwo. Ale jak obie strony docierają do naszych umysłów? Oto ważne pytanie. Jak to możliwe, że Bóg i szatan mogą mieć do nas dostęp? Czy cóż, odbywa się to przez pięć zmysłów. Wzrok, dotyk, smak, węch i słuch. I przykazano nam, byśmy uważnie strzegli tych dróg do duszy. To jest natchniona wypowiedź. Owych pięć zmysłów to coś więcej niż instrumenty, przy pomocy których możemy poznać zjawiska na świecie. To tak naprawdę autostrady do duszy. Przeczytajmy dobitną wypowiedź z książki Chrześcijański Dom, strona 256. Ci, co nie chcą ulec szatańskim oszustwom, muszą dobrze strzec ścieżek do duszy. Muszą unikać czytania, oglądania lub słuchania tego, co nasuwa nieczyste myśli. Nie powinni dopuścić, aby umysł bezkrytycznie zajmował się przedmiotem, jaki podsuwuje mu wróg duszy. Pomyślmy o tym przez chwilę. Jeśli na przykład słuchamy muzyki, wszystkiego, co popadnie, zauważcie, że jest to mocna strona muzyki. Jeśli oglądamy jakiś film, na przykład jakiś dokument lub cokolwiek innego w telewizji, musimy być w to zaangażowani, by widzieć, co się dzieje. Musimy przynajmniej na to patrzeć. Ale muzyki możemy słuchać wszędzie, nawet w pracy lub podczas ćwiczeń, jadąc samochodem, odkurzając dom. Możemy jej słuchać wszędzie. Miejsce nie ma znaczenia. A teraz pomyślcie, jeśli słuchamy czegoś o złym charakterze, co było powiedziane? Nie powinniśmy dopuścić, aby umysł bezkrytycznie zajmował się przedmiotem, jaki podsunie mu wróg dusz. A zatem, jeśli słuchamy niewłaściwych rzeczy, wróg czai się w muzyce. Ludzie mówią, och, ja nie słucham satanistycznej muzyki, tylko trochę popu. To co wszędzie? Nie słucham heavy metalu, bo jest satanistyczny. Ale czy myślicie, że szatan działa tylko przez ten rodzaj muzyki? Skąd? I dlatego to jest tak zdradzieckie. Diabeł de facto działa przez różne rodzaje muzyki. Rodzaj to typ muzyki, jej klasyfikacja. Diabeł wielokrotnie podaje nam różne piosenki, których słuchamy, przez co w naszej głowie powstają myśli, a potem zastanawiamy się, czemu nie jesteśmy zadowoleni z małżonka, czemu jesteśmy rozczarowani życiem i pracą, bo słuchamy rzeczy, które wzbudzają zmysłowość lub chciwość. The enemy of souls suggesting all these things. Does that make sense?
We're going to open this up this weekend and it will become very clear for you. Reading on. Należy pilnie strzec serca. Czy tylko od czasu do czasu? Czy tak jest powiedziane? Nie. Należy pilnie strzec serca. Wiecie, co oznacza strzec, prawda? To oznacza trzymać straż, stać na warcie. Zazwyczaj przy bramie czego? Naszego umysłu. Musimy więc postawić straż przy każdej drodze do duszy, przy pięciu zmysłach. Stójcie tam na warcie, strzeżcie ich wiernie. A zatem należy pilnie strzec serca, to znaczy ciągle, gdyż zło z zewnątrz budzi zło wewnątrz. Innymi słowy, stymulujemy cielesnego psa i dusza znajdzie się w mroku. Tak więc bitwa toczy się o nasz umysł. Dlaczego walka rozgrywa się o umysł? Cóż, ponieważ on jest sednem naszej istoty. A skoro umysł jest tym, kim jesteśmy, nie sądzicie, że Bóg chce mieć na niego wpływ? Oczywiście. A czy diabeł chce również na niego wpływać? Rzecz jasna. Opowiem wam niezwykłą historię, a dotyczy ona Pinchasa Gage'a. Czy ktoś ją kiedyś słyszał? Kilka osób. Jest naprawdę zdumiewająca. Opowiada o tym, co może się wydarzyć, gdy część naszego umysłu jest upośledzona. Oto zdjęcie Phinehasa Gage'a, pracownika linii kolejowej Vermont w wieku 25 lat. Był brygadzistą i pracował przy pomocy 7-kilowego żelaznego ubijaka. Jego praca polegała na tym, że czyścił z ekipą teren pod tory kolejowe. Wyrównywali wszystkie nierówności, nawiercali dziury w skałach i wsypywali do nich proch. Dla obciążenia sypali piasek do worka, zakrywali dziurę, wszyscy się odsuwali i bum, wysadzali skałę. I tak dzień po dniu. Pewnego dnia coś się wydarzyło i Phinehas nie zauważył, że kolejność działań nie została zachowana. Do niego należało końcowe uszczelnianie. Lecz niestety nikt nie nałożył do worka piasku. I kiedy on zszedł na dół i uderzył w skałę, gdzie nie było piasku, zaiskrzyło i wybuchło. W konsekwencji ubijak przeszył mu czaszkę. Przeszedł przez policzek i wyszedł przez górę głowy. Niektórzy mówią, że wylądował 30 metrów za nim. Bum, bam! I osunął się. Wiecie, co jest niesamowitego w tej historii? Przeżył, by o tym opowiadać. Niewiarygodne. Wypadek uszkodził przednią część mózgu, zwaną płatem czołowym, o którym będziemy dużo mówić na naszych spotkaniach. Oto czaszka Phinehasa. Możecie ją oglądać w muzeum. Zauważcie przód policzka. Widać, że brakuje jego części. To ta, która wyleciała w powietrze. Uszkodzony jest też tył oczodołu, jak również całe czoło. Lecz on żył, by o tym opowiadać. A oto, co napisał jego lekarz, dr Harlow. Gage był nerwany, zuchwały, a czasami pozwalał sobie na rażące bluźnierstwa. Słuchajcie, choć wcześniej tak się nie zachowywał. Wcześniej był znany jako człowiek prawy, chrześcijanin, poważający swoich przyjaciół i towarzyszy bardziej niż innych. Był po prostu dobrym, uczciwym człowiekiem. Reagował z niecierpliwością na ograniczenia lub rady, gdy stało to w sprzeczności z jego zdaniem. Jego zdolności intelektualne i zachowanie było na poziomie dziecka, cechowały go zwierzęce namiętności. Natomiast przed wypadkiem, choć nie był wykształcony, posiadał zrównoważony umysł. A zatem nastąpiła w nim radykalna zmiana. Jego charakter uległ zmianie i z normalnego, szczęśliwego, zdrowego człowieka zmienił się w mającego napady wściekłości. Po tym wszystkim nie chciał już spotykać się z przyjaciółmi i pozwalał sobie na rażące wulgaryzmy. W końcu odwrócił się od kościoła, odszedł od żony i przyłączył się do cyrku jako wybryk natury. Neurolog dr Paul McLean napisał w związku z płatami limbicznymi. Dopiero zaczęliśmy omawiać płat czołowy mózgu i wrócimy do tego za moment, ale istnieje jeszcze inna część mózgu zwana układem limbicznym. Układ limbiczny reguluje emocje,
dotyczące czterech prymarnych lub podstawowych instynktów. Na przykład, jeśli przed wypadkiem Finehasa ktoś by go sprowokował, nie byłoby problemu. A to dlatego, że płaty limbiczne nie dominowały, lecz były poddane prawidłowo funkcjonującemu płatu czołowemu. Ponieważ płat czołowy stanowi centrum dowodzenia. Czy to jest jasne? Oto zasadnicza kwestia. Płat czołowy stanowi centrum dowodzenia. Jeśli posiadasz zdrowy płat czołowy, gdy ktoś cię prowokuje, stwierdzasz, nie, muszę się wycofać i zachować się jak Jezus. Jeśli jednak mamy uszkodzony płat czołowy i ktoś nas prowokuje, wówczas od razu podrywamy się do walki lub możemy rzucić się do ucieczki w obawie przed odpowiedzialnością. Możemy też zacząć się obżerać i kiedy płat czołowy alarmuje, byś przestał. Hej, już naprawdę sporo zjadłeś, mówimy. Wcale nie, chcę jeść, bo chcę jeść. I jem, bo płat limbiczny przejmuje kontrolę. Proszę zrozumcie, to tylko gruby szkic tego, jak to działa, ale ma służyć zrozumieniu. Lub stosunki pozamałżeńskie, kolejny prymarny lub podstawowy instynkt. Jak nazywają to lekarze. Co się więc dzieje, gdy płat czołowy jest uszkodzony, a ktoś ma ochotę na seks? Zrobi to, bo płat czołowy nie ostrzega. Poczekaj, jesteś żonaty, jesteś chrześcijanem, nie rób tego. Pod tym względem umysł Pinchasa Gage'a zmienił się diametralnie. Tak zdecydowanie, że jego przyjaciele i znajomi stwierdzili, że nie był już więcej sobą. Nie wiemy, kim jest ten facet. Czy kiedykolwiek powiedzieliście tak o kimś? Może o małżonku lub o członku rodziny? Nie poznaję już tej osoby. Rodzice przychodzą do mnie i mówią, jak myślisz, dlaczego moje dzieci to takie bachory? Cóż, nie wiem, to trudne pytanie. Moje dzieci są tak zbuntowane, kompletnie powariowały. A kiedy siadam z tymi dziećmi, by chwilę z nimi porozmawiać, okazuje się, że nie trudno jest znaleźć tego przyczynę. Te dzieciaki ciągle przysiadują i słuchają muzyki nakłaniającej do buntu. A przemieniamy się przez spoglądanie. Naprawdę nie trzeba być geniuszem. Tak po prostu działa nasz umysł. Bitwa naprawdę toczy się o umysł. A ponieważ diabeł nie może poddać nas lobotomii, czyli defrontalizacji, usunięcie pewnego płata mózgu, ponieważ nie może poddać nas lobotomii, tak jak w przypadku Gage'a, odkrył wiele innych sposobów, za których pomocą osiąga ten sam efekt. I zgadnijcie co? Pewne rodzaje muzyki poddają nas właśnie lobotomii. Diabeł wie, jak oczarować umysł. Wie, jak poprzez muzykę doprowadzić do spięcia w płacie czołowym. Oto bardzo mocna wypowiedź. Świadectwa dla zborów, tom pierwszy, strona 496. Szatan wie, jakie organy podniecić, pobudzić, zaobserwować i jak oczarować umysł tak, by nie pragnął Chrystusa. Człowiek nie ma duchowych pragnień poznania boskiej wiedzy. Nie dąży do wzrostu w łasce. A zatem diabeł wie, jak oczarować umysł do tego stopnia, że już nie pragnie Chrystusa. Pamiętacie? Rozmawiamy o walce o umysł. To właśnie naświetlamy. I głównie chodzi o płat czołowy. Proszę, oto on. Istoty ludzkie mają największy płat czołowy ze wszystkich stworzeń na naszej planecie. Zajmuje około 1/3 mózgu. Dla porównania, płat czołowy psów to 7-11%, a kotów około 2-4%. Pewnie dlatego czasami są takie powściągliwe. Może wasz kot ma nieco więcej płata czołowego i te są naprawdę wspaniałe. Ale poza tym zwykle stwierdzają, a, ty to kto? Nieważne. Lubię koty, a one mnie, ale choć mam alergię, przyciąga mnie jak magnes. Gdziekolwiek idę lub podróżuję, jestem u kogoś w domu i rozmawiam o kotach, czy masz alergię? O, tak, tak, mam alergię na koty. To nic. To nasz kot nigdy się tu nie zjawi, gdy się u nas są goście. I wtedy właśnie pojawia się kot, zaczyna się o mnie ocierać, jakby mówił, hej, jak się masz? A oni, nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Jestem kocim magnesem. Te koty mają najwyraźniej duże płaty czołowe.
Bitwa toczy się o umysł. Dlaczego? Bo to jest centrum dowodzenia. W szczególności chodzi tu o płat czołowy. Nie tyle o umysł w całości, ale szczególnie o płat czołowy. To centrum dowodzenia, część mózgu odpowiadająca za rozwiązywanie problemów, siedziba rozumowania. Tam też rezydują nasze filtry, o czym powiemy za moment. W prawidłowo funkcjonującym płacie czołowym fale beta są obecne i aktywne, co wskazuje na aktywne, zdrowe myślenie. Jeśli zatem dociera do Was jakaś informacja, jak na przykład teraz, dobrze, by mózg generował falę beta. Wygląda to w ten sposób. To bardzo szybkie skany w naszym mózgu. Tak właśnie wyglądają owe fale beta. Aktywność beta wskazuje na dynamiczną, krytyczną analizę napływających informacji. Jeśli oglądacie jakiś program, jesteście w kościele, czy słuchacie muzyki, powinno Wam zależeć, by Wasz płat czołowy generował falę beta. Tak? Na razie musimy wiedzieć tylko tyle. Umysł może funkcjonować również w innych stanach, ale nas interesują fale alfa. Fale alfa są raczej wolne. Chyba niektórzy z Was znajdują się teraz w tym stanie, bo chyba się nie wyspali i wyglądają na sennych i zmęczonych. Fale alfa są wspaniałe. Pojawiają się, gdy przebywamy w przyrodzie, przy szemrzącym strumyku lub czymś podobnym. I nagle robimy coś takiego. To właśnie ten relaksujący efekt. Odprężamy się i przechodzimy do stanu alfa. Fale alfa są wspaniałe. W ciągu jakiegokolwiek dnia nasz mózg oscyluje pomiędzy aktywnością beta i alfa. Dlaczego jest to istotne w seminarium o muzyce? Bo jeśli mamy krytycznie analizować napływające informacje, jako chrześcijanie możemy je przyjąć lub odrzucić. Prawda? Jeśli więc ktoś powie mi, wiesz, szatan naprawdę cię kocha, a mój umysł znajduje się w stanie beta, mój chrześcijański filtr wychwyci tę informację i powiem, nie, odrzucam to, to nie jest prawda. Ale oto, co robi diabeł za pomocą różnych rodzajów rozrywki. Zrozumiał, że może wprowadzić nas w stan alfa, kiedy dociera do nas informacja. Możemy więc słuchać naszej muzyki i twierdzić, ach, to tylko muzyka, nic mi nie zaszkodzi. Nie wierzę w to wszystko, po prostu mi się podoba. A w stanie alfa już nie przetwarzamy krytycznie napływających informacji, które wnikają i przekształcają nasz charakter. Rozumiecie to? A zatem sprowadza się to do tego, czy wyłapujemy docierającą do nas informację. To jest podobnie jak w medytacji wschodniej i jodze, gdzie siedzi się i mruczy. W ten sposób wchodzimy w stan alfa, wyłączając rozumowanie i logiczne myślenie. Odsuwamy to na bok i nagle, nareszcie alfa. A wtedy diabeł przychodzi i szepcze nam do uszu. Różnica między tego typu medytacją, a medytacją nad Słowem Bożym lub modlitwą do Boga jest taka, choć badania wskazują na dokładnie ten sam efekt, że nasz mózg pozostaje w nienaruszonym stanie, w stanie beta. Musimy zatem zawsze, gdy przyjmujemy jakąś informację, która by mogła mieć wpływ na naszą duszę, znajdować się w stanie beta. Zrozumiemy to bardziej przy szerszym wyjaśnieniu, bo pewne elementy w muzyce mogą wywołać u nas stan alfa, co może być bardzo niebezpieczne. Czy dotąd wszystko jest jasne? Dobrze. Kiedy znajdujemy się w stanie alfa i dociera do nas jakaś informacja, wszystko dociera do nas bez interpretacji. Gdy filtry płata czołowego są wyłączone, nasze zdolności rozumowania zostają w dużym stopniu ominięte. Współczesna nauka dowodniła, że nielegalne narkotyki uszkadzają płat czołowy. Dlatego ludzie się potem tłumaczą. Ojej, przecież ja tego nigdy nie robiłem. Nigdy nie zrobiłem czegoś takiego, by puścić wodze i kochać się z niewiadomo iloma ludźmi. Nie wiem, co się stało. Cóż, zażyli narkotyki blokujące funkcję płata czołowego i układ limbiczny przejął kontrolę. Uznali więc, dobra, mam na to ochotę, będzie świetnie. I dokonali złego wyboru.
Nikt chyba nie będzie się spierał ze stwierdzeniem, że nielegalne narkotyki i niektóre lekarstwa na receptę uszkadzają bądź spowalniają funkcję płata czołowego. Ostrożnie. Alkohol, kofeina, nikotyna. W tym momencie niektórzy już mnie nie lubią. Ale alkohol, kofeina, kofeina. Czy ja naprawdę powiedziałem kofeina? Tak, kofeina. Alkohol, kofeina i nikotyna. Jako chrześcijanie nie dyskutujemy na temat alkoholu czy nikotyny, ale chętnie bronimy kofeiny. Przedyskutujcie to z Bogiem. Jeśli uznacie, że jesteście wystarczająco silni, by obyć się bez płata czołowego, wasza sprawa. Nie sugeruję tego, bo to robi diabeł. Oho, nakładę im więcej do głowy o mnie. Niektóre rodzaje pożywienia uszkadzają płat czołowy. Niektóre współczesne filmy. W tym momencie niektórzy również stwierdzają, już nie lubię tego faceta. Filmy, w których sceny zmieniają się szybko. Tak szybko, że mózg mówi, hej, poczekaj, nie nadążam. Bo nasze codzienne życie pozostaje w mocnym kontraście z tym, co widzimy. W życiu to wy jesteście montażystami. Patrzycie raz na mnie, potem gdzieś tu z boku, potem znowu wracacie, patrzycie z dalszej perspektywy, rozumiecie? Ale oglądając film, ktoś wam mówi, co macie widzieć, a to się zmienia i zmienia. A wideoklipy w pewnym sensie smażą wasz płat czołowy. No może nie dosłownie, ale rozumiecie, o co chodzi. Mózg próbuje nadążyć. Nie mogę. I przechodzi w stan alfa, po czym już wszystko przyjmuje. Płat czołowy zostaje też nadwyrężony przez wiele współczesnych programów telewizyjnych oraz niektóre rodzaje muzyki, dlatego też tutaj jesteśmy. Zajmiemy się teraz korą przedczołową. Zaraz omówimy pewne techniczne dane. Kora przedczołowa jest nazywana przez naukowców koroną. Bardzo mi się to podoba, bo myślę o Jezusie Chrystusie, Jego sprawiedliwości i koronie sprawiedliwości. I tak została nazwana kora przedczołowa. Pierwszy człon nazwy oznacza, że jest to przednia część mózgu, a kora oznacza pewien obszar. Mamy zatem przednią część przedniej części mózgu. Jesteśmy na samym przedzie mózgu. I tu właśnie umiejscowiony jest nasz charakter. Czy myślicie, że diabeł chce na nim położyć łapę? Oczywiście. Tu jest usytuowana nasza duchowość, zdolność rozpoznawania, moralność. Tu się rodzą nasze lęki, tu mieści się nasza wola. Tu podejmujemy decyzje, tu wykazujemy posłuszeństwo i oddajemy chwałę. I to jest właśnie miejsce, którego pożąda diabeł. I tej przedniej części mózgu pragnie również Bóg. Dlaczego? Ponieważ chce przemienić nasz charakter w coś pięknego. Chce nas wypełnić duchowością, bystrością, uczciwością i moralnością. Chce, by nasza wola funkcjonowała prawidłowo, a my byśmy decydowali. Tak, szczerze wybieram Ciebie. Chcę Ci być posłuszny i chcę Cię wielbić. Tak więc kora przedczołowa to ten konkretny obszar, będący dla obu najważniejszy. Podsumujmy wszystkie wiadomości. Posiadamy owych 5 kanałów, 5 różnych zmysłów, przez które wszystko przechodzi i zostaje dokładnie zarejestrowane. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi. Wszystko, co kiedykolwiek zrobiliśmy, kiedykolwiek, cokolwiek kiedyś wąchaliśmy, cokolwiek kiedyś smakowaliśmy, cokolwiek kiedyś zobaczyliśmy, cokolwiek usłyszeliśmy, wszystko to zostaje dokładnie zarejestrowane. Czegokolwiek dotkniemy, nawet pojedynczy zapach, zaraz to udowodnię. Czy kiedykolwiek przydarzyło się wam coś, że nagle przynosicie się pamięcią do sytuacji z dzieciństwa? Czujecie coś? Smakujecie? Słyszycie? Wszystko. Przeżyliście coś takiego? Mieliście takie doświadczenie? Dobrze. W rzeczywistości wszystko zostaje nagrywane. My tutaj mamy w reżyserce sprzęt nagrywający wszystko, co tu się dzieje. W technologii kodowania ISO. A zatem dane, 6 danych, które przechodzą przez koder TriCastera, zostaje wyodrębnionych i zarejestrowanych. Każdy kanał zostaje nagrany i możemy odegrać film z każdej kamery w każdym dowolnym momencie nagrania i zobaczyć, co zostało doskonale uwiecznione. Każdy kanał został zarejestrowany.
A Bóg stworzył to w jednym umyśle. My przechowujemy ten sprzęt w wielkich pudłach, a Bóg zmieścił to w jednej małej głowie. Oto prawdziwy opus. Oto prawdziwe arcydzieło. A my wielokrotnie majstrujemy przy tym arcydziele. Pomyślcie o tym w ten sposób. Zostaje nagrane wszystko, co powiedzieliśmy, dotknęliśmy lub zrobiliśmy. Należałoby zapytać, ile nagranych śmieci ma wpływ na nasz charakter? Lub jak wiele nagranych dobrych rzeczy wpływa na nasz charakter? Prawda? Wszystko to jest zarejestrowane. Dlatego Salomon powiedział, bo jak myśli człowiek w sercu swoim, takim jest. Widzicie, napływające informacje zmieniają nasze myślenie i tacy się też stajemy. W 2000 roku Newsweek opublikował ciekawy artykuł Muzyka i mózg. Naukowcy odkryli, że ludzki mózg jest zaprogramowany na muzykę. Płaty skroniowe mózgu tuż za uszami zachowują się jako centrum muzyczne. Wydaje się, że mózg chłonie muzykę jak gąbka wodę i jak gąbka ulega przez nią zmianie. To interesujące. Projekt naukowy licealisty Davida Merrilla. 16-letni David Merrill pomyślał, że głośny hard rock musi źle wpływać na jego fanów i postanowił przetestować owe szkody. 72 myszy podzielił na 3 grupy. Pierwszą, by sprawdzić reakcję na hard rock, drugą, reakcję myszy na muzykę Mozarta, a trzecia, kontrolna, nie słuchała żadnej muzyki. 3 różne grupy, 2 słuchają muzyki, 1 nie. Ten młody wizjoner przyzwyczaił najpierw myszy do życia w boksach w swojej piwnicy, a następnie zaczął im puszczać muzykę, 10 godzin dziennie. 3 razy w tygodniu wpuszczał każdą mysz do labiryntu, który zazwyczaj pokonywał w 10 minut. A zatem wszystkie miały taki sam czas przechodzenia przez labirynt. Przy wyjściu umieszczał ser, ustawiał myszy na starcie i te się w końcu orientowały. O, to tutaj, czuję ser. O, dostałam nagrodę. Zabierało to im około 10 minut. Z czasem grupa kontrolna zyskała na czasie 5 minut. To a zatem te, które nie słuchały muzyki, przebiegły przez labirynt 2 razy szybciej, gdyż nauczyły się trasy i były w stanie zachować te informacje. A oto znamienny fakt. Myszy słuchające Mozarta skróciły swój czas o 8,5 minuty. Z 10 minut do 1,5 minuty. Zmądrzały. Słuchając właściwego rodzaju muzyki. I my również zgłębimy ten temat. Lecz myszy słuchające hard rocka potrzebowały 20 minut dłużej, czyli 300% więcej niż początkowo. Tak, powinny wam opaść szczęki. Małe myszy o mózgach malutkich jak groszek zmądrzały lub stały się niedorozwinięte. Nie mogły tego pojąć. Hej, czuję ser, ale jak do niego dojść? Pojęcia nie mam, ale ta muza jest super. Muzyka ma taki sam wpływ, nawet jeszcze większy, na ludzki mózg. A ludzie mówią, ach, muzyka na mnie nie działa. Ależ tak, czy sobie to uświadamiasz, czy nie, nie zmienia to faktu, że muzyka nas zmienia. Po opublikowaniu tego eksperymentu zdecydowano się na kolejne doświadczenie. Gdyż naukowcy w całym kraju stwierdzili, że to jest niemożliwe, że to są bzdury i oni to udowodnią. Zrobili to więc i otrzymali takie same wyniki. A potem, ponieważ pracowali w laboratorium, otworzyli te małe mózgi i znaleźli w nich nienaturalne, szkodliwe rozgałęzienia, a mózg wręcz obkurczył się i zwyrodniał. A zatem myszy słuchające hard rocka potrzebowały 20 minut dłużej, czyli 300% więcej niż początkowo. Czy potrzebujemy więcej argumentów? Cóż, może tak. Merrill powiedział agencji prasowej, że próbował przeprowadzić ten eksperyment rok wcześniej, pozwalając myszom z różnych grup żyć razem. Musiałem skrócić to doświadczenie, bo myszy z grupy rockowej zabijały się nawzajem. Żadna mysz słuchająca klasyki nie robiła czegoś takiego. Dobrze, skoro więc charakter malutkiej myszy o mózgu malutkim jak groszek może się zmienić z hej, gdzie jest ten ser? Do zabiję cię. Jak myślicie, co się stanie z nami, ludźmi?
Ależ chrześcijan to tylko myszy. Dobrze, porozmawiajmy o ludziach. Czy ktokolwiek z was słyszał o Patty Hearst? Była córką amerykańskiego magnata prasowego. W 1974 była szczęśliwą, zdrową dziewczyną i wszystko było w porządku. Została porwana przez symboliczną armię wyzwolenia. Wkrótce potem pomagała im napadać na banki. Jak została nawrócona? Dr William Sargent, brytyjski czołowy ekspert w dziedzinie prania mózgu, poddał ją badaniu. Była nieświadomą ofiarą przyjęcia tej ideologii lub poddana praniu mózgu. Według niego osoba będąca pod ciągłą presją może wstrzymywać lub wykazywać pewne aktywności mózgu. Zło staje się dobrym i odwrotnie. Jak to możliwe? Cóż, udowadnia Sargent. Dokładnie to przydarzyło się Patty. Jej układ nerwowy był wystawiony na maksymalny stres przez ciągłe odtwarzanie głośnej muzyki rockowej. Po prostu zamknęli ją w pokoju, puścili tę muzykę, w krótkim czasie zmienili jej sposób myślenia, a gdy wyszła, uznała, że napady na bank to świetny pomysł. Nie mówcie mi zatem, że to był eksperyment na myszy. Drodzy, diabeł zmusza wielu z nas do przejścia na jego stronę, nawet w kościele. Jimi Hendrix, lider niezmiernie popularnej psychodelicznej grupy rockowej lat 60. i 70., został obwołany przez wiele magazynów jako największy z gitarzystów. A oto co powiedział: możesz zahipnotyzować ludzi muzyką, a gdy osiągną najsłabszy punkt, możesz przemawiać do nich podświadomości, cokolwiek chcesz. Widzicie, przemysł muzyczny to wie, nauka to wie, ale chrześcijanie nieraz nie chcą tego zrozumieć, bo chcemy tego, co chcemy, niezależnie od tego, czy się to podoba Bogu, czy nie. To jest ciekawe. Jajka zostały zniesione. Nastolatkowie oszaleli ostatnio na punkcie układania surowych jajek na koncertach pod sceną. W środku koncertu można było je jeść ugotowane na twardo w wyniku działania muzyki. Ciekawe, że to tylko niewielu fanów rocka zastanowiło się, jak ta sama muzyka może wpłynąć na ich organizm. Doktorzy Daniel i Bernard Skubik w jednym ze swoich badań udowodnili i innych, że muzyka o niskich pulsujących częstotliwościach, takich jak słyszymy na lotniskach lub budowach, uznawana jest za drenującą mózg. W tej kategorii mieści się rock, hip-hop i pop z powodu dominującej gitary basowej. Ci naukowcy twierdzą, że niskie pulsacje dźwięki, bum, 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 rumbling, wyczerpują mózg. Dr. Alfred Tomatis odkrył, że muzyka o wysokich częstotliwościach pozwala na regenerację mózgu. Im wyższa częstotliwość, tym wyższa regeneracja. Dziś rano The Cats and the Nebels grali na instrumentach smyczkowych. O ile wiem, skrzypce osiągają jedne z najwyższych tonów wśród instrumentów smyczkowych. I skrzypce osiągają częstotliwość od około 5000 do 8000 Hz. I to regeneruje nasz mózg. A zatem mężczyzna lub kobieta grający na skrzypcach regenerują swój mózg. Podczas gdy facet siedzący w samochodzie i słuchający niszczy swój mózg. Nic dziwnego, że ten Neblets and the Cats zawsze mają tyle energii. Im wyższa częstotliwość, tym wyższa regeneracja. Od około 5000 do 8000 Hz. Mozart na przykład stosował owe częstotliwości częściej niż jakikolwiek inny kompozytor. A zatem nauka potwierdza, że muzyka, tak jak same częstotliwości, ma wpływ na naszą fizjologię. W naszym kościele ukończyliśmy właśnie seminarium pod tytułem Jak wyjść z depresji doktora Nedleya. Jedną z jego recept jest słuchanie muzyki klasycznej. A to dlatego, że rozumie te rzeczy. Wczoraj wieczorem słyszałem historię opowiadaną przez żonę mojego pastora. Stwierdziła, kiedy zaczęliśmy puszczać w domu muzykę klasyczną, wszyscy zaczęli czuć się bardziej szczęśliwi, a dzieci już tak się nie kłóciły. Czy nie chcesz, by twoje dzieci się kłóciły? To wyrzuć wszystkie śmieci i puść coś, co zmieni ich charakter i przyniesie je w szczęśliwe miejsce, czy tak? Czy zatem muzyka wpływa na nasz organizm? Muzykolog David Tame w swojej książce Sekretna moc muzyki stwierdza, niemal nie ma ani jednej funkcji w naszym organizmie, na którą nie oddziaływałyby tony muzyczne. Korzenie nerwów słuchowych występują w większej mierze i posiadają wiele kompleksowych połączeń niż inne nerwy w organizmie. Drodzy, Bóg stworzył nas jako muzykalne istoty.
i nerwy słuchowe sięgają dalej niż jakiekolwiek komórki układu nerwowego naszego organizmu. Dlaczego? Bo Bóg zna moc muzyki, a jej piękno dotyka nawet naszej duszy. Znalazłem cytat mówiący o tym, że Lucyfer wraz z aniołami pod wpływem niebiańskiej muzyki zaczął oddawać chwałę Bogu i przez moment się nawrócił. Parafrazuję. A jego serce wzniosło się w uwielbieniu Boga. I nagle pomyślał, stop, momencik, co ja robię? I wtedy postanowił przystąpić do wielkiego boju. Muzyka niebiańska ma niesamowitą moc, lecz nawet ona nie zmusi nikogo do nawrócenia. Ale muzyka diabelska, owszem. Czy to ma sens? Czy was to intryguje? Amen. Chwała Bogu. Badania wykazały, że muzyka wpływa na trawienie. Możecie wywołać u siebie niestrawność lub wspomóc trawienie. Wydzielanie wewnętrzne, krążenie, odżywianie, oddychanie. Odkryto, że nawet powiązania neuronów w mózgu są podatne na zasady harmonii. Muzyka może podnieść lub obniżyć ciśnienie. Słuchanie właściwego rodzaju muzyki to cudowny lek na nadciśnienie. Wspomaga leczenie chorób psychicznych lub wywołuje choroby psychiczne. Może pomóc w depresji lub ją wywołać. Jest pomocna przy niedorozwoju umysłowym. Mamy teraz do dyspozycji tyle różnych badań. Wpływ muzyki na ludzki mózg jest jedną z najnowszych dziedzin nauki. Niektóre badania przeprowadzono na dzieciach z poważnym niedorozwojem umysłowym, mających ogromne problemy myślowe. Puszczano im wybrane utwory muzyki klasycznej, co sprawiło, że funkcjonowały na wyższym poziomie. Niesamowite. Może wywołać bezsenność lub ją pokonać. Może zmienić nasz metabolizm, przyspieszyć go lub zwolnić. Wpływa na naszą siłę mięśni. Przeprowadzono test na mężczyznach podnoszących ciężary, bodajże 20 kilo. I byli w stanie w ten sposób utrzymać 20 kilo, słuchając muzyki klasycznej. I trzymali tak przez długi czas. A potem podnosili taki sam ciężar przy muzyce hardrockowej. Oni prawie w ogóle nie mogli tego utrzymać. Muzyka naprawdę wpływa na siłę mięśniową. Więc jeśli chcesz mieć sylwetkę lub lubisz ćwiczyć, najgorsze, co możesz zrobić, to ćwiczyć przy tej śmieciowej muzyce, którą zwykle puszczają na siłowni. Załóż sobie słuchawki z nagraniem, które wzmocni twoje ciało i nim się zorientujesz, mięśnie same zrobią się jak... Ale my nie znamy tych spraw, więc działamy sobie na szkodę, myśląc, że to nas doładuje. Cóż, może uwolni adrenalinę, ale osłabi mięśnie. Bardzo ciekawe. Muzyka ma taką moc. Wpływa także na nasze trawienie i wiele, wiele innych rzeczy. Muzykolog Juliusz Portnoy potwierdził, muzyka wprowadza wszystkie te zmiany bardziej skutecznie niż jakikolwiek inny stymulant wprowadzający te zmiany. Innymi słowy, mówi, że jeśli stosujesz muzykę właściwie, będzie mieć na ciebie wieloraki wpływ i to znacznie większy niż lekarstwa. Niesamowite. To znany fakt, że ludzki organizm i mózg mogą być kontrolowane i zmieniane muzyką. Wiele naukowych i medycznych badań udowodniło to ponad wszelką wątpliwość. Skutki muzyki na fizjologię i anatomię człowieka są kolosalne. Czy słyszeliście kiedyś o Fryderyku Chopinie? W wieku 10 lat był pianistą i kompozytorem. Grał dla wielkiego księcia Konstantego, namiestnika Królestwa Polskiego. Muzyka Chopina zatrzymywała ataki jego choroby. Poprawa trwała przez jakiś czas. Potem znowu przywoływał młodego Chopina, gdy lekarstwo przestawało działać. Ten utwór został napisany dla namiestnika Konstantego, bo dostawał nagłych ataków, a gdy Chopin pojawiał się na zaproszenie, ustawały. I trwało to nawet jakiś czas potem. Jakie to cudowne. Przypomina mi to historię biblijną, ale o tym później.
Podsumujmy wszystko, dobrze? Przemyślmy to jeszcze raz. Jeśli bitwa toczy się o umysł, i tak jest, diabeł go chce i Bóg także, bo tam jest źródło naszej istoty, to tam zawiera się nasz charakter. Przeczytajmy, co Biblia mówi o korze przedczołowej. Wiedzieliście, że Biblia o tym mówi? Wiedzieliście? Tak jest, przeczytajmy. Objawienie 14:9. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu jego posągowi i przyjmie znamie, gdzie? Na swoje czoło. A jaka część mózgu mieści się w czole? Kora przedczołowa. A więc jeżeli ktoś przyjmuje znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to wiemy, że spotka go gniew Boży. Innymi słowy, w naszej korze przedczołowej może się mieścić diabelski charakter. Rozumiecie? Objawienie 14:1. Widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a oto z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane imię jego ojca. Gdzie? Na czole. Ciekawe. Jedni mają korę przedczołową diabła, a oto druga grupa, która ma korę przedczołową Boga. Czy to logiczne? Tak. Porozmawiajmy przez chwilę o czyimś czole. Przeczytajmy bardzo wymowną wypowiedź o czole szatana. Szatan był kiedyś zasłużonym aniołem w niebie, obok Chrystusa. Jego twarz, podobnie jak innych aniołów, była łagodna i wyrażała szczęście. Jego czoło było wysokie i szerokie, wskazujące na wielką inteligencję. Miał doskonały kształt, odzwierciedlało szlachetność i majestat. Widziałam szatana, jakim był niekiedyś, szczęśliwego, wzniosłego anioła. Potem pokazano mi, jaki jest teraz. Wciąż ma królewską postać. Jego rysy są nadal szlachetne, gdyż jest upadłym aniołem, lecz jego twarz wyraża strach, troskę, nieszczęście, złośliwość, nienawiść, intrygę, kłamstwo i wszelkie zło. Nie wygląda, by bawił się dobrze. W szczególności zwróciłam uwagę na to czoło, niegdyś tak szlachetne. Zaczęło opadać, począwszy od oczu. Widziałam, że tak długo skłaniał się ku złu, że każda dobra cecha została upodlona, a każda zła cecha rozwinięta. Myślę, że diabeł poddał sam siebie lobotomii. I to tak bardzo, że jego głowa zmienia kształt. On nie zaprząta sobie głowy kobietami, dziećmi czy zwierzętami, bo nie ma moralnego kompasu. I dokładnie to pragnie uczynić tobie i mnie. Odebrać kompas moralny i uczynić z nas zwierzęta jak on. Ale nie ze mną. Ja i mój dom, dzięki Bożej łasce, służyć będziemy Panu. Jego wzrok był chytry, przebiegły i ukazywał wielką wnikliwość. Na jego obliczu był uśmiech, który przyprawił mnie o drżenie. Był on tak pełny złej i szatańskiej przebiegłości. Ten uśmiech jest właśnie tym, który ma tuż przed zapewnieniem sobie ofiary, a gdy ją chwyta w sidła, staje się coraz straszniejszy. Mniej więcej tak, złapany. I drodzy, w rzeczywistości diabeł nie siedzi tylko czasami z nami w aucie, nie tylko w naszym miejscu pracy lub czasami w sklepie. Nie tylko jest w naszych domach lub na iPodach. Szatan ze swoją muzyką bywa nawet w domu Boga. Jak ma się z tym czuć Bóg? Wprowadzamy babilońskie, pogańskie festiwale i pogańskie nabożeństwa do domu wszechmocnego Stworzyciela. Tylko dlatego, że to lubimy, że daje nam to uczucie, nie znaczy, że to jest w porządku. Nie sądzicie? Amen. Ale dlaczego Jezus po nas nie przyszedł? Cóż, to ma związek z naszym czołem. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego, który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu.
nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego. Gdzie? Na czołach ich. A zatem Bóg czeka na ludzi, którzy stwierdzą, chcę należeć do Jezusa. Chcę, by Pan był moim pasterzem. Chcę otworzyć na Niego mój umysł, wolę i serce, by mógł przemienić mój charakter. I dlatego pewnego dnia, gdy opuszczę tę planetę, będę do Niego podobny. A na razie mogę wzrastać w podobieństwie do Chrystusa i Jego charakteru. Nie stanę się Bogiem ani Chrystusem, ale będę im podobny charakterem. I to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Ale mówi się tak wiele o tym, że Bóg przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy. I oczywiście tak jest. Przyjmuje nas, jakimi jesteśmy, lecz kocha nas na tyle, by nie zostawić nas takimi, prawda? Chwała Bogu. A zatem wewnątrz nas toczy się realna wojna. Cielesny pies walczy przeciwko duchowemu i zwycięża ten, który zostaje jeść. Kropka. A zatem co pozwolicie przeżuwać waszemu umysłowi? Czym się codziennie karmicie? Czego słuchacie? Co oglądacie? W co się angażujecie? Postawcie sobie to pytanie. Powiedzcie, Boże, objaw mi to. Panie, pomóż mi poznać, czy idę dobrą drogą. Bo wiecie, diabeł podchodzi do tego poważnie. Czy już to zauważyliście? A jeśli diabeł traktuje to poważnie, ostatnią rzeczą, jakiej chce, to grupa ludzi twierdzących, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Bo jeśli diabeł zacznie tracić poparcie ludzi, którzy będą mówić, chyba jednak nie chcę Cię znać, odchodzę, Panie Diable. Przechodzę na tamtą stronę i odtąd będę z Bogiem. To mu się nie podoba. Lecz Bogu tak. I Bóg mówi do każdej pokutującej duszy. On sam śpiewa nad nami. Niech was Bóg błogosławi, a wasze imiona niech pozostaną zapisane w Księdze Życia.